kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj w wydaniu bardzo, bardzo nowym. Jestem dokładnie w środku przeprowadzki. Usprzątałam tutaj kawałek jednego pokoju, żeby dla Was po prostu nagrać mały haul z TK Maxa. To będzie głównie do domu i takie rzeczy do łóżka, ale w sensie takie ciepłe i milusie. Tak, jest godzina jakaś 22:23, nie mam ani gramu na sobie makijażu. Cały dzień przenosiłam pudła, rozpakowywałam, myłam, przerobałam. Moje paznokcie domagają się nagłego, szybkiego obcięcia, co się stanie zaraz pewnie po tym filmie. Ale trzeba mi było czegoś innego niż rozpakowywanie pudeł i sprzątanie i układanie wszystkiego dzisiaj. Więc stwierdziłam, że po prostu nagram ten film, ten haul, bo właśnie dzisiaj byliśmy w sklepie i zanim to wszystko rozpakuję, to Wam po prostu pokażę, bo kogoś mogą zainteresować te rzeczy. A jak już to wyjmę i rozpakuję, zacznę nosić i tak dalej, to nie będę mi chciała tego w ogóle nagrywać. A cóż, w życiu mamy też inne rzeczy niż kosmetyki. Na przykład mamy mieszkania, więc takie rzeczy chyba dla mnie też są ciekawe. Ja lubię takie filmy w każdym razie oglądać. By the way, wyglądam dzisiaj dokładnie jak moja mama. Pozdrawiam kochaną mamusię, jak na siebie patrzę właśnie w poglądzie. No tak jak mówię, no jestem dzisiaj kłębkiem rozpaczy i nieogarnięcia, ale trudno. Jeśli komuś nie podoba, to może wyłączyć. Nie dbam, jeżeli film będzie za długi, bądź za krótki, bądź cokolwiek, ale nieważne. Dobrze, do sedna. Jedziemy po kolei. Pierwszą rzeczą będzie torba, którą musieliśmy zakupić, bo teraz w UK jest tak, że w każdym właśnie sklepie reklamówki, nie ma darmowych reklamówek takich jednorazówek, za każdą trzeba płacić, co w sumie ma swoje dobre strony, bo wiecie, nie mamy tych jednorazówek, nie latają, może będzie mniej śmieci, bez mniej syfu. I w TK Maxie mają takie duże torby, one kosztowały 1 funta, ale jest naprawdę pojemne, bo wszystko w nią weszło. Taki fajny materiał. Do what you love, czyli rób to co robisz, kochaj to co robisz, albo rób to co kochasz tak naprawdę, ale można było wybrać sobie ten. Dobra, pierwszy to będzie wielki talerz, który Tomasz go wybrał. To jest tam talerz przeznaczony 25 funtów do ostatecznej ceny 3 funtów, firma o Tomasz, tak jak nie chciałam. Tomasz, masz swój talerz. Jest taki fajny granatowym kolorze, na który ostatnio mam fazę. To jest takie, jakby taka płyta, wiecie. Nie wiem, jak to pytasz, na MDF, MDV? Nie wiem, nie mam pojęcia. I takie granatowo białe, bardzo nam będzie do wszystkiego pasował w mieszkaniu, tak mi się wydaje. Także trójkę. Jest dosyć spory, można też jako tacy używać. Mięciutki. Potem widzę, że mamy zapakowane u góry szlafroki. Także kupiliśmy na ziemię sobie szlafroki, właściwie prawie identyczne. Ja mam taki jasno-różowy. To jest firma Daniel Bachelor. Mam eleczkę. I on był za 17 funtów, ale jest taki naprawdę milusi i taki ma bardzo ładny kolor, to jest taki morelowy troszeczkę róż, nie wiem czy tutaj to widać, tak się trochę przyciemniła kamera, ale bardzo, bardzo jest fajny i milusi, tak jest za kolano, też nie za długi, taki wiecie. Na zimę szlafrok, to jest mój. Tomasz ma bardzo podobny, tylko w kolorze takim taupe, to jest szary pomieszany z brązowym, ma takie różne włókna. I jest właściwie identyczny, czyli tak wygląda, jest związany, chyba też Elka i tyle samo chyba kosztował nawet, ja się tylko sprawdzić, gdzie to jest. Tak, to sama, ta sama firma, Daniel Bachelor, powinno się wyzumować na to, może będzie fajnie zobaczyć, New York. Także mamy ciepłe szlafroczki na zimę, to jest fajna rzecz. TK są fajne właśnie takie rzeczy do domu, tańsze i takie jakieś. Bardzo lubię tam piżamy właśnie kupować, jakieś takie ręczniki, bo to jest dosyć fajnej jakości. Potem cóż, może dwie świeczki, które mi się na górę napatoczyły, one były na sale, czyli nie to, że one były tańsze, to z tego, że są w TK Maxie, to jeszcze były na przecenie. I obydwie kosztowały po 4 funty, a z ilu, to tego nie wie nikt. Z 6, także spoko. I co to jest za firma? Nawet nie wiem, jaka to jest firma. Made in Thailand, czyli w Tajlandii robione. Nie wiem, jaka to jest firma. Fragrance Candle się nazywają, ale nie mam firmy podanej. W każdym razie, pierwsza to jest zapach eukaliptusowy taki, a drugi to jest takich drzew iglastych. Już to otwieramy i one są w ogóle dosyć ładne z tego, co widziałam. Te drzewa iglaste, takie zielone. Super pachnie, nie? Takie zapachy, glasy i tak dalej kojarzą mi się bardzo z takimi, wiecie, spa albo z takimi jakimiś saunami fajnymi. To właśnie pachnie, to jest jedna z tych, no takim lasem pachnie. A czy nie takim lasem jak kostki do kibla, sztucznym lasem, tylko tak fajnie. A ta? O nie! Ej! Dostałam dwie takie same świeczki, Pine Balsam, a jedna miała być eukaliptusowa. To jest oszustwo.
przynajmniej ładnie pachną. No w sumie dobrze, będę miała dwie takie same świeczki. Kij, jak mi się będzie chciało, to pojadę do sobie Maxa wymienić, ale na pewno mi się nie będzie chciało i zostać złota tymi samymi świeczkami. Dobra, lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest szczotka do kibla. Przepraszam, że pokażę jak formę szczotkę do kibla. Natomiast Tomasz mnie zmusił do jej kupienia. Szczotka do kibla, jak szczotka do kibla, może nie będę jej wyciągać. Natomiast jest nowa, nieużywana. Jest fajna, bo jest w sumie z kamienia. Ja nie chciałam takiej szczotki do kibla, chciałam zwykłą szczotkę do kibla, natomiast Tomasz chciał tą szczotkę do kibla, więc dlatego ją wzięliśmy 10 funtów. Wydaje mi się, że jest strasznie duża na szczotkę do kibla według mnie. Wolałabym taką, tak sobie kupić ładną szminkę. No ale niech mi będzie, nie? Dobra. Potem Tomasz sobie wytargał na sale'u z 20 funtów na 7 portfel męski, czarny, skórzany z firmy, jaka to jest firma? Wiedziałam, że znałam tę firmę. Handmade, Rowalem, jakoś tak, nie wiem jak to się czyta, ale wiem, że ta firma jest ona właśnie z takich stronnych wyrobów, dosyć ładnych torebek. Fajny portfelik, taki zwykły, czarny, ma tutaj same miejsca jakby na karty kredytowe i na gotówkę, nie ma miejsca na monety, czyli znaczy, że dłużej chyba wytrzyma tak naprawdę. Zwykły taki czarny portfel z kulicowej, 7 funtów, także fajnie mu się udało wygrzebać. Potem co? Zacznę tego, że to położone mam ręce od jakichś moich tych. Kupiłam sobie w końcu pierwsze w życiu takie te rękawice kuchenne. Kina, 6 funtów. Think Kitchen firma się nazywa. Są fajne, bo są całkiem czarne i tylko mają tą nazwę firmy. Nie lubię takich za bardzo, wiecie, rzeczy w kwiatki, ani w kratki, ani w kropki do kuchni. I w ogóle takie lubię, trochę bardziej minimalistyczne ostatnie rzeczy. Także nawet jak się trochę przypalą, to nie będzie widać, bo są czarne. Natomiast, co mogę o nich powiedzieć? Są rękawice kuchenne po prostu, kupiłam. Potem z rzeczy Milusich. Skarpety, które jeszcze dorwałam przy kasie. Wiecie, przy takiej Maxie po prostu przy kasie jest teraz ostatnio taki ciąg rzeczy, żeby tylko coś sobie wziąć i wrzucić do koszyka. I ja jestem taka podatna na takie rzeczy i zakupiłam ciepłe, mięciutkie skarpety, które będą fajne na zimowe wieczory. Jest panterka, są szare i są czarne. Najbardziej mi się te szare podobały, ale nie było samych szarych. I 3 pary kosztowały 4 funty. Myślę, że taka w miarę normalna cena. W Primarku kosztują podobnie, a pewnie jakoś jest wiele, wiele gorsze, także skarpety Milusie. Potem jeszcze jedna Milusia rzecz, kolejna. To są takie kapcie wsuwane jak skarpetki, ale one są antypoślizgowe. Mukluksy, opatrzcie, są z tej firmy Mukluks, nawet nie wiedziałam. Mukluksy, coś takiego było, nie? Oryginalne Mukluksy. To są baleriny w ogóle. Rozmiar SM, czyli 5 do 7. 5 funtów kosztowały. Nie wiedziałam, jakie kupić w sumie, ale wzięłam te, bo one są na tyle fajne, że nie mam tutaj niczego w środku twardego i będę mogła je po prostu wrzucić sobie do pralki i wyprać, jak mi się po prostu tak stwierdziłam. Także spoko. Takie baleriny skarpetowe, Mukluksy. Okej. Okay. Jeszcze jedna mamy kapcie, nie wiem, czy to sobie Tomek przypadkiem nie wziął. O, Soho, pewnie jak zobaczył Soho, że jest firma Soho, to sobie wziął. No takie też ciepłe, to są takie polarkowe, misiowe, do kostek, powiedzmy botki po domu kapciowe z pomponami. Bardzo fajne i Milusie, te kosztowały 6 funtów, firma znowu właśnie Soho Collection. Niby są damskie, co za różnica, czy są damskie czy męskie, komu się podobają. Ale jest niesamowicie miękki materiał. Strasznie miękki, strasznie fajny. Dobra, i ostatnią rzeczą, po którą tak naprawdę pojechałam, była piżama. Ja jakoś nie jestem piżamowa, ale tutaj mamy dosyć zimno w tym nowym mieszkaniu i tak stwierdziłam, że może sobie po prostu kupię piżamkę, ale chciałam taką idealnie białą piżamę i po prostu na online gdzieś tam w Anglii kosztują tyle te piżamy, że jest jakiś obłęd. To bardzo jest popularna ta firma The White Company i tam białe piżamy potrafią kosztować około 100 funtów. Dla mnie jest lekkim przygięciem za zwykłą białą piżamę, więc w TK-u, oczywiście jak to TK jest, znalazłam zwykłą białą piżamę. Pewnie większość ludzi się będzie kojarzyć z jakąś szpitalną piżamą, ale mnie się bardzo podobała. To jest firma The Savile Row Company. Tak się to. I to jest 12 akurat. Myślałam, że nie ma co brać mniejsze, bo piżama być wygodna. I to jest 100% bawełny, to było dla mnie bardzo ważne. Aha, to jest 12, to jest 38, spoko. Jezus Maria, ze 140 funtów, nie patrzę mój obgryziony poznowieć. Ze 140 funtów na 30, nie wiedziałam, że to jest 140 funtów. 130 funtów na 30, także spoko, ja to jest prawdziwa cena. Bardzo fajnej jakości, po prostu piżama, zwykła koszula, długi rękaw. I do tego też gadki zwykłe, takie na gumce, ale ze ściągaczem. Całkiem prosta nogawka. No dokładnie takiej białej piżamy.
białej, późno szukałam i nie wiem czemu ją zakładam. I w ogóle jest fajna i mam nadzieję, że dobrze mnie się będzie sprawować. Nie, pięknie mi się te moje skarpeteczki puchate sprawią, także spoko. I jeszcze jedną rzecz zobaczyłam na sale'u oczywiście w TK-u. Stwierdziłam, że będzie mi pasować w sumie do piżamy. Ona była na piżamach. I to jest koszulka od Ellie McPherson. Po prostu koszulka do spania. Ona to jest krótka, nawet nie wiedziałam, że jest, ale to ma podwójna, czyli nie będzie chciała bezsenność, jakby ktoś spał w bezsenności, jeszcze jest niby zdrowe. I ona jest przeceniona, na pewno była przeceniona. Jest. Z 10 funtów na 5. To jest taka M-ka, bardzo fajny kolor. Ja bardzo lubię ten kolor. Majtkowo-różowy, schabowy taki. Lubię go po prostu. I wydaje mi się, że ładnie będzie się komponował też z tą białą taką piżamą. Taki, wiecie, lekko na szelanski. Na to mój właśnie szlafroczek, który jest w tym kolorze. Także wszystko mi się tutaj pięknie, kolorystycznie absolutnie zgrywa. Bardzo podoba mi się ta lamówka w tej bluze, czyli jest taka trochę błyszcząca, ale ma niesamowicie miękki, przyjemny, delikatny materiał. W sobie nie sprawdziłam, z czego jest zrobiona. Ta Ellie McPherson mnie po prostu zmyliła. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś syf. Mango. Aha, 95% modal, 5% elastan. Modal to z tego, co wiem, to jest jakiś tam rodzaj bawełny, także spoko, będzie się dopasowywać do ciała, bo ma trochę elastanu. Także to tyle tego hola. No i cóż, nie wiem, tak jak mówiłam kiedyś tam chyba w ulubieńcach, że nie wiem, jak często będą teraz się ukazywać filmiki, bo nie mam jeszcze neta w tym nowym mieszkaniu i będę to przesyłać cichaczem gdzieś tam ten filmik, ale może wkrótce coś się uda ogarnąć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że uda mi się wymienić jedną z tych świeczek, chociaż fajnie pachną, tak odświeżająco, mówicie. I cóż, zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, jeżeli tylko Wam się podobało i do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Ja mówię, przepraszam, mój nieogar i brak make-upu, ale nie zawsze musimy się malować, bo makijaż to jest tylko zabawa. A nie zawsze chcę mi się na to bawić, nie zawsze mam na to czas. Także cóż, dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!